Witam w wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Zlot Cadillaców. Mecz noteci. W minioną sobotę na placu imprez w Winowrocławiu odbył się pierwszy zlot Cadillaców. Mieszkańcy miasta mieli okazję podziwiać legendarne amerykańskie krążowniki szos. Naszą uwagę przykuł pewien błękitny Cadillac. To proszę tłumaczyć, co to za auto? Witam, dzień dobry. To jest Cadillac Eldorado z 75 roku. Jest to 8,2 litra w wersji Jennifer Blue, limitowanej w 475 sztukach wyprodukowanych w 75 roku. Wersja limitowana, co to oznacza? Jest to wersja limitowana przez przypadek, ze względu tego, że na zlecenie Elvisa Presleya w 75, gdy zamówił Devila w takim kolorze, właściciel firmy Cadillac z oddziału, w którym on miał być wyprodukowany, zamówił zbyt dużo komponentów. Z tego właśnie tytułu powstał Jennifer Blue. Jennifer Blue jest też w modelu cabrio, jak i w modelu w sedanie. Akurat ten samochód dlaczego? Akurat ten samochód dlatego, że w 75 roku była wprowadzony ten lifting z 74 na 76 i w tym modelu były wprowadzone wszystkie nowinki, nowości, jakie mogły być w Jennifer Blue. Władowali po prostu wszystko. Wszystko, co mógł mieć Cadillac w tamtym czasie, było władowane. Czyli wersje, których niektóre nie miały, właśnie dociąganie bagażnika i tak dalej, elektryczne fotele, elektryczny dach, elektryczne szyby, termometr w lusterku, dwa lusterka przede wszystkim, bo poprzedni model nie miał dwóch lusterek, nie każdy, ale też tak się zdarzało, wycieraczki były ustawiane, albo działały, albo nie działały, terma przykładowo jeszcze czasowe, tempomat oczywiście, klimatyzacja. Jak pan nabył ten samochód? I akurat ten, dlaczego? To znaczy, ten samochód nabyłem, bo szukałem Eldorado. Szukałem Eldorado, na początku chciałem kupić 76 rok w wersji 2000. Miały być to wersja wyprodukowana ostatnich 2000 sztuk w 76 roku, bo w 76 roku zabronili już produkcji Cadillaca z tym silnikiem i w cabrio. Zdecydowałem się na Jennifer Blue, bo właśnie przeczytałem o nim właśnie taką fajną historię i moim zdaniem jest to najpiękniejszy Cadillac z tamtych lat w najpiękniejszej wersji. Czyli jest niebieskim środkiem, niebieskim Cadillaciem z białym dachem. Dach jest teraz otwarty, zamknięty, ale jak jest otwarty, on ma biały dach. Prezentuje się naprawdę, naprawdę kozacko. No ale skąd ta miłość do Cadillaców? Nie wiem, zakochałem się w Cadillacu tak naprawdę, jak miałem, żeby pana nie skłamać, 7 lat. Mój sąsiad kupił sobie Sevilla. Bodajże był to 79 rok, w dieslu, co najśmieszniejsze, wyszedł tylko dlatego, to czy on miał oryginalnie silnik benzynowy, ale w diesla tam w niego wsadzili z Oldsmobila Delta 88, z taksówki bodajże. No i urzekł mnie Cadillac po prostu i później tak zacząłem się interesować tą marką. To nie jest jedyny Amcar, którego posiadam, jedyny Cadillac, którego mam, ale właśnie ten model, który mi przypadł. Jeszcze ma pan tych Cadillaców? Nie, Cadillaca mam tylko jednego. Cadillaca mam tak naprawdę tylko jednego, bardziej poszedłem w Mopara, czyli w Dodge'a Rama, Dodge'a Challengera, Chargera i takie. Przyjechał pan do nas z Leszna, tak? Z Leszna, tak, przyjechałem z Leszna. Gdzie pan jeszcze jeździ tym Cadillaciem? Staram się jeździć na wszystkie zloty, typu teraz będziemy też na American Cars Money w Katowicach, na który oczywiście zapraszam, bo dużo ludzi tam jak najbardziej może polecieć, będzie na pewno dużo samochodów. Będziemy w Krotoszynie na zlocie, takim spocie jednodniowym, ale jest to naprawdę bardzo fajna impreza. No i gdzie się da i kiedy mam czas, to na pewno po prostu latam. Teraz akurat jesteśmy na zlocie Cadillaca, który był zorganizowany przez grupę Cadillac Polska. No i myślałem, że będzie więcej samochodów, ale cieszę się, że przyjechało tyle jest. Na początek tyle, może będzie więcej, na pewno, bo tak to wszystko się rozwija. Na koniec takie znienawidzone pytanie, ile to pali? Ile to pali? 100 na 100. Nie, więc tak odpowiadając szczerze, jeszcze nigdy nic nie zostało, jak zatankowałem. Niestety ubolewam nad tym, jest paliwożerny, co prawda. Różnie pali.
Zależy, jak mu się wciska. Jak jechałem za ciężarówkami z Hamburga do Polski, spalił mi 12,5 litra. Na obecną chwilę spalił mi tak 22-23, no ale lecieliśmy w bardzo dużym wietrze, bo przedwczoraj bardzo mocno wiało, a lecieliśmy już od przedwczoraj. Jesteśmy na zlocie. U was jesteśmy tylko dzisiaj, ale nas zlot trochę trwa, więc no, przy wietrze pali tak do 25, może powiedzmy oscylacyjnie, ale po mieście jak się jeździ, bardzo takim delikatnym tempem, te 30-40 km na godzinę, no to potrafi spalić sobie tak do 20, 18-17 litrów, nie? Jeszcze wielu udanych wojaży życzę. Tak, dziękuję ślicznie i oby wytrzymał kolejne 45 lat. Notecie zdecydowanie lepsze od Katowic w meczu numer 2. 1500 kibiców w hali na Rąbinie obejrzało znakomity mecz w półfinale tegorocznych rozgrywek koszykarskiej drugiej ligi. Przed tym spotkaniem AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice w rywalizacji do dwóch wygranych prowadził 1-0 po wygranej na Śląsku. Mało tego, ta drużyna wygrała wszystkie mecze sezonu zasadniczego i fazy play-off. Tę serię przerwała Noteć i to boleśnie, bo wygrała 84-67. Naszym zawodnikom pomagał gorący doping kibiców, którzy wypełnili inowrocławską halę. W drugiej lidze grały w tym roku 63 zespoły i nigdzie nie ma takiego zainteresowania i wsparcia kibiców jak w Inowrocławiu. O atmosferze na meczach w Inowrocławiu jest już głośno w Polsce. Koszykarze Noteci zagrali znakomicie, zwłaszcza w obronie, neutralizując wszystkie mocne strony rywala. Niestety groźnej kontuzji już na początku drugiej kwarty doznał nasz lider Mikołaj Grot. Zawodnik nie był w stanie samodzielnie zejść z boiska. Mimo straty podstawowego podkoszowego Noteć nie zwolniła tempa i do końca trzymała Kotwiczan na bezpieczny dystans. Panie Marcinie, no po strasznej bitwie, bo tutaj oba zespoły strasznie cierpiały w ataku, to jednak Noteć lepsza. Jak pan podsumuje to spotkanie? Bardzo dobre spotkanie w wykonaniu Noteci. Gratuluję drużynie gospodarzy. No, zagrali, byliście od nas lepsi, nie ma się co oszukiwać. Niestety my jako drużyna nie udźwignęliśmy ciśnienia tego spotkania. Może za bardzo gdzieś w głowach się działo, że już dzisiaj możemy to skończyć i możemy awansować. No ale nic, no, gra toczy się dalej. W dalszym ciągu uważam, że w półfinale naszym spotkały się dwa najlepsze zespoły tej ligi i mam nadzieję, że jakiekolwiek by nie było tutaj rozwiązanie, to oba zespoły w przyszłym roku spotkają się klasę wyżej. No też mi się tak wydaje w większości osób, że to było spotkanie no takie właściwie już pierwszoligowe. Tutaj każdy moment miał sens, tutaj oba zespoły grały bardzo mocno w obronie. W takich spotkaniach trzeba myśleć przede wszystkim i wykorzystywać każdą możliwą przewagę, którą się ma i w obronie, i w ataku. Nam dzisiaj troszkę tego zabrakło, no nie ma się oszukiwać. Noteć ma dużo bardziej doświadczonych zawodników, którzy grali na poziomie pierwszej ligi, tam liznęli trochę ekstraklasy. Ale no i co, wracamy teraz na nasz teren i mam nadzieję, że dalej będzie niezdobyty. No właśnie, bo to była wasza pierwsza porażka, jak to odebraliście. Tak, to była nasza pierwsza porażka. Fakt, że od dłuższego czasu już przestaliśmy o tym myśleć, że jak się zdarzyły play-offy, z jednej strony szkoda, no z drugiej strony no nic się nie stało, tak? Jesteśmy dalej w grze, więc o rekordzie za chwilę nikt nie będzie pamiętał. Mam nadzieję, że będzie pamiętał o tym, że będziemy w pierwszej lidze. Trzymamy się zatem tego, co pan powiedział w pierwszym zdaniu, że i tak oba zespoły będą w pierwszej lidze. Życzę tego obu drużynom. Marcin Salomonik, dziękuję bardzo. W zespole Noteci najwięcej, 23 punkty, zdobył tym razem Łukasz Bodych. Łukasz, no straszny bój, już chyba oddychaliście rękawami, ale zagraliście koncertowo, szczególnie w obronie. Tak, rzeczywiście. No, byliśmy przygotowani bardzo po tym ostatnim meczu. Dużo żeśmy poprawili w obronie, defense. No i przede wszystkim kibicom trzeba podziękować, bo to oni nas nieśli w tej obronie. No oni, to jest zespół, który rzucał grubo ponad 100 punktów w większości zespołom, a tutaj połowę tego zdobył. Dokładnie. No gdzieś im te mieli słabszą skuteczność za 3. No, w Katowicach trafiali. To im pomogło wygrać. Dzisiaj my na dobrej skuteczności, do tego dołożyliśmy obronę i jedziemy teraz do Katowic. No ty zagrałeś też kapitalne spotkanie, bardzo dużo punktów. Ale to nieważne, ważne jest zwycięstwo i to, co teraz w Katowicach zrobimy. No to jest zwycięstwo trochę jakby w cieniu dramatu waszego podstawowego zawodnika. Mikołaja Groda. Jeszcze nie wiemy, co się z nim stało, czekamy na wieść, zobaczymy. No, oby z nami nam w środę pomógł. No mówię właśnie o tym, dlatego że w końcówce już oddychaliście rękawami, a tam będzie trzeba no, cały mecz zagrać być może bez Mikołaja. No dokładnie bez Mikołaja, trochę ta ławka nam się jakby skurczyła, ale no, no nie, to czasem ducho oddać i walczyć dalej. W jednym meczu da się to zrobić. Pewnie, że się da. Łukasz Bodych, dziękuję bardzo.
Dumny ze swojego zespołu jest trener Hubert Mazur i chociaż stracił kolejnego podstawowego gracza, zapowiada walkę o awans już w środę. Trenerze, na początek kilka słów podsumowania tego spotkania. Wszyscy widzieli, co tu się działo dzisiaj. Powiem tak, bardzo dobrze zaczęliśmy, bardzo dobrze broniliśmy. To był klucz na pewno do tego, do sukcesu. Drużyna z Katowic nie miała czystych pozycji, rzucała pod presją. Nie, naprawdę mało zastrzeżeń, jeżeli chodzi do obrony. Oczywiście przeanalizujemy to jeszcze, zobaczymy, jakie są jeszcze możliwości. 84 punkty, myślę, że to jest dobry wynik przy tak dobrym zespole jak Katowice, bo naprawdę są bardzo dobrze zorganizowani w obronie. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Mecz walki, kibice tutaj ponieśli, a hala odpłynęła dzisiaj. Naprawdę rewelacja. Natomiast to nie jest nasze ostatnie słowo. No właśnie, bo to jest zespół, który grubo ponad 100 punktów rzucał swoim przeciwnikom, a tutaj oni momentami byli bezradni, przez 24 sekundy nie mieli zupełnie pozycji. To był efekt naszej dobrej obrony, zaangażowania przede wszystkim. Tyle mogę powiedzieć na ten temat. Chłopaki tu gryźli parkiet, naprawdę, to szacunek. Tak się wygrywa mecze, obroną. Graliśmy bez Robaka i dziś niestety bez Mikołaja Groda przez długi fragment spotkania. Niestety jeszcze długo nie pogramy z Mikołajem. Bardzo żałujemy, że to się stało. Mikołaj grał fantastyczny sezon, fantastyczny play-offy. To jest bardzo duża strata dla nas. Natomiast to zwycięstwo dzisiaj jest dla niego. I mam nadzieję, w Katowicach też będzie dla niego. No tak, bo unieśli to pozostali zawodnicy. Mateusz Stańczuk, który przez długie fragmenty sezonu był zmiennikiem, tutaj gra w pierwszej piątce i gra rewelacyjnie, jeśli chodzi szczególnie o tę sferę mentalną. Dokładnie tak. Mateusz jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem. Może grać i na obwodzie, i pod koszem. Cały sezon grał praktycznie na pozycji numer 4 z Mikołajem. Dobry defensor oczywiście, dlatego tutaj mieliśmy właśnie killera, to jest nasz killer. Natomiast mamy trzech wysokich, musimy o tym pamiętać. Myślę, że drużyna z Katowic na to się przygotuje, ponieważ problem z faulami dzisiaj Mateusza Stawiaka to był problem, rzeczywiście, i trzeba było się pilnować, i ta obrona już jest słabsza. Na pewno będą na to stawiać, będą chcieli to wykorzystać w następnym meczu przeciwnicy, więc też musimy się na to przygotować, nie ma co się oszukiwać. Nie składamy broni, to naprawdę Mikołaj dawał tutaj największe serducho na boisku. Teraz naszym zadaniem jest, żeby każdy z tych zawodników dał chociaż cząstkę tego, co dawał Mikołaj, i będzie dobrze. No ale czy starczy ludzi, bo tam będzie trzeba grać 40 minut, od początku już bez niego? Jasne, że starczy, mamy 12 ludzi. Oczywiście, że starczy, nie będzie tak, że nie będziemy mieli zawodników do gry. Przy dobrej rotacji, jeżeli nie będzie problemu z faulami, dzisiaj pokazaliśmy, że można tak grać. Aby tak było w takim razie, no to idzie po wygraną. Taki jest plan. Zrobimy wszystko, żeby tak było. Trener Hubert Mazur. Tym zwycięstwem Noteć wyrównała zatem stan rywalizacji pomiędzy drużynami na 1-1. Decydujący mecz rozegrany zostanie w środę w Katowicach. Drużyna, która wygra, awansuje do pierwszej ligi. Zespół, który przegra w Katowicach, o awans powalczy jeszcze w meczu o trzecie miejsce z Sokołem Międzychód. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.